Małgosiu, moje gratulacje. Wyglądasz przepięknie. Powiedz mi, jak ty się czujesz w tym błogosławionym stanie? Bardzo ci dziękuję. Wiesz co, to jest garnitur, w który się zmieściłam. Więc bardzo się cieszę, bo drugi czerwony, który chciałam założyć, no niestety... Gosiu, ty wszystkich zaskoczyłaś tą wspaniałą nowiną. Jak ci się udało w ogóle to ukryć przed całą Polską? Wiesz co, to było wspaniałe, dlatego że część redakcji wiedziała w ogóle o tym, że jestem w ciąży. I wiesz, jak to jest w showbiznesie. Nigdy tak naprawdę nie jesteś pewna, czy ktoś gdzieś tam za plecami nie wyda tej informacji. Natomiast rzeczywiście wszyscy czekali, aż to ja będę gotowa, żeby się podzielić ze światem. I wiedziałam, że już musiałam, bo ten brzuch już jest widoczny, więc ja jestem szczupła i szybko to dosyć też widać, więc to był ten odpowiedni moment. Nie chciałaś zrobić wielkiej niespodzianki na wizji w pytaniu na śniadanie, tak jak twoja koleżanka Ida? Tak naprawdę to było dosyć spontaniczne i pytanie na śniadanie jako pierwsze powiedziało o ciąży, więc myśmy cały czas byli w porozumieniu. To nie było tak, że ja najpierw opublikowałam zdjęcie, tylko to wszystko razem było zaplanowane, a moi koledzy naprawdę bardzo, bardzo mnie wspierali od samego początku, tak naprawdę jak tylko się dowiedzieli. A jak twój ukochany synek zareagował na to, że będzie miał rodzeństwo? Szczęśliwy chce brata, natomiast no ja bym chciała, żeby była córeczka, ale zobaczymy. Czy jakieś potencjalne imiona są wybrane? No właśnie, jakieś miałam myśli co do tych imion, ale tak naprawdę ja tak bardzo dużo planuję w życiu i potem, jak to się mówi, Bóg się śmieje z tych moich planów, no bo tak to jest, że nie zawsze nam plany wychodzą, że jak się dowiem, jaka jest płeć, to podejmę decyzję. Okej, ale takie bardziej egzotyczne i oryginalne, jak twój synek na przykład? Chciałabym, żeby wszędzie na świecie, mój ojczym jest Szwajcarem, więc chciałabym, żeby wszędzie na świecie to imię było podobnie wymawiane. To znaczy, żeby to nie był na przykład Grzegorz, który za granicą mógłby mieć problem właśnie mój ojczym z wymową. Więc miejmy nadzieję, że jakieś się uda znaleźć takie imię uniwersalne. I ostatnie pytanie, czy ty planujesz jakąś przerwę od właśnie występów w telewizji, od pytania na śniadanie, jak już dzieciątko przyjdzie na świat? W pierwszej ciąży pracowałam do ostatnich dni i mam wielką nadzieję, że uda się to zrobić teraz. Mam nadzieję, że o wspomnianej Idzie Nowakowskiej, mówiłaś o Idzie Nowakowskiej, mam nadzieję, że uda mi się tak jak Ida do samego końca właściwie i szybko wrócić na antenę, ale no oczywiście czas pokaże i zdrowie pokaże, bo to jest najważniejsze teraz. Wszyscy też zastanawiają się, jak wygląda i w ogóle kim jest ojciec dziecka. Rozumiem, że nie chce się ujawnić i gdzieś tam z tobą przyjść na ściankę. Na pewno nie. Jesteśmy szczęśliwą rodziną.